witam gorąco na moim kanale, jako że Alan się obudził, czyli skończony tytuł, więc mogę się skupić na zatopionym mieście. To kontynuujmy dalej. Zagubieni na morzu. To chyba teraz to robię. Czyli tak, skończyliśmy z panem rozmawiać ostatnio. Co prawda, byliśmy przy tej beczce z ogniem, ale nas cofnęło. Teraz pozostaje pytanie, gdzie mam się udać? Robert dał mi klucz do kwatery głównej ekspedycji. Znajduje się ona, dobra. A jak do jakiegoś hotelu miałem iść najpierw, jeśli mi tak wydaje. Aha. To chyba do tej łódki muszę iść. Gdzie ten hotel? O kuźwa, jaki kawał drogi. I co, ja tędy przepłynę jakoś tak? Da się. Czy to jest ta kwatera? Czy hotel? Zaraz. Ej. Musiałem do hotelu iść. Płynąć, iść, doszłapać się. Dobra. A jak tam się dostać? Ciekawe, czy tu są jakieś znajdźki. W każdym razie... Aha, myślałem, że niewidzialna ściana tu jest. Nic tu nie ma, panie, nic tu nie ma. Przepiękny bar. W nim byłem ostatnio, dobra. Strażników nie ma. I co to teraz? Te koleś, ciało zostawiłeś. Rozumiem to tak, kascenka z reklamy gry. To jest hotel? Przenieśli mnie do hotelu sami? Jak? Szybnij dowód na mapie, aby zaznaczyć domniemane miejsce. Możesz szybko dostać się do mapy i teczki użyj RB oraz... Ale fajne podpowiedzi. Dobra. To chyba hotel jest. Ciekawe. Mój pamiętnik. Nie wiem, co tak naprawdę zatopiło okręt cyklop. Pamiętam wrzaski, skupienie... Skrzypienie, kurde, metalu. Wodę zalewającą pokład i moją migrenę. To ty koleś na statkach w marynarce pływałeś. No tak, pierwsze zdjęcie, które widzieliśmy, jak przypłynęliśmy, to było chyba z jego ludźmi, kolegami z pokładu w sumie. Dziwne moce, jakie zyskałem po tym wydarzeniu, są tego dowodem. Znalazłem na tamtej wyspie coś okropnego, starego, wijącego się w ciemności. Człowieku, man, na jakiej wyspie? Mój pamiętnik, cześć pierwsza. No, i to jest to zdjęcie chyba.
Nieźli koledzy. Crew of the Cyclops. Semper Fortis, brothers. Ja. Nie da się coś tutaj otworzyć, czy coś? Lustra, których nie ma. Cóż, tu mamy jakąś gazetę. A to co? Ten, nieśmiertelnik? Never again, they say. Ale w sensie co? Dobra. Walić to. Co my tu jeszcze mamy? O. No matter how much of this I chug down, the visions always return. No człowieku, jak ty będziesz opium dźgał. O. Można się przebierać? Wysłannik policji z Nahor od zarazy. Szef wszystkich detektywów. Kultysta nieźle wygląda, widzę. To przypuszczam, że z takimi kolesiami będziemy się gdzieś widywać. Pomóż właścicielowi dom otwarty. Wygląda, jakby się za Ruska przebrał. Nie, no to jakbym się takie coś ubrał, to lipa. To tak samo. Przyjezdny. Żebym ten plecak zostawił. Zobaczmy, jak w wiatrówce koleś wyglądasz. No powiedzmy, że... Nie wiem, jakoś mi nie pasuje do klimatu. To wezmę to bez tego. Bez plecaka, powiedzmy. Będzie cool. Jakiś list? Panie Reed, jest pan rzadko spotykanym typem człowieka, który potraktował kogoś takiego jak ja po ludzku i czuję się, że powinienem się panu odwdzięczyć. Proszę przyjąć tę przyjacielską radę. Uciekaj pan, ratuj swoje życie, a to droch? Miast. On tu pewnie w ich języku jakimś. Niech głębiny pochłoną. Niech pan nie próbuje odkopywać tajemnic Oakmont. Nie ma tu nic dobrego. Wierzę, że uda się panu uciec. Proszę mnie posłuchać. Czyli to jest ten koleś, którego wypuściliśmy. Niby nie widać, żeby to okno było otwarte. Kurde, kibelek masz? To może się wyką? Jakie to fantastyczne. Rura zimną wodą, rura z lewą. Kurde, z gorącą. No ale kuźwa. Nie wiem, bałbym się tutaj klocka postawić. Dobra, kolejny list. Panie Reed, odnoszę wrażenie, że nieco się pan przemęczył podczas prowadzenia śledztwa dla pana Dromortona, kuźwa. Proszę wybaczyć moją zuchwałość, ale przyniosłem pana do hotelu, gdy był pan nieprzytomny. Proszę o siebie dbać na przyszłość. Nie będę w stanie zawsze pana ratować. Jaki miły. Szkoda, że te drzwi się tak dziwnie otwierają. Co możemy pozaglądać do jakichś pokoi? O, coś tu mamy. Łuski. Widzę, że tutaj walutą są naboje normalnie jak w metro. Tutaj zamknięte. O, dzień dobry. Jest. Jakieś rytuały. O, szuflada kolejna. Proch, łuski, nabój. No i bardzo dobrze. Jak to moją wizję się tu włączało? O, to ty masz ten szpadel? Dobra. Czyli tak, mamy rewolwer, pistolet, aparat.
To jest chyba coś. Jak mózg fisiuje. Jak tą wizję się włączało, koleś, ciebie. O, latarka, dobra. Okej, tak. Coś widzisz tutaj ciekawego? Nic nie widzisz. Ale widzę, że jak tego używam, to mi to niebieskie coś zanika. Okej. Koszmary. Zabiłem deskami okna, zaczasnąłem drzwi. To tylko ludzie, gang Żółtego Króla. Teraz się tu nie dostaną. Zostałem tylko ja. Ja i te koszmary. Jeszcze trochę i zrozumiem, o co w nich chodzi. Ta, na pewno. O, sufit też sobie wymalował. Spoko. Kolejna wiadomość. Panie Archer, widziałem, jak dasz pan coś do swojego pokoju. Proszę uważać na podłogi, będzie pan płacił za wszystkie rysy, które pan zostawi po sobie. Właściciel nieruchomości. The door won't budge. No, pewnie. Nie da się wejść. Coś jeszcze pięterko jest. Dzień dobry, dzień dobry. Ja tu tylko zwiedzam. Zamknięte, zamknięte. O, otwarte. Widzę, że wszyscy mają kibel w takim samym stanie jak u mnie. Muszę złożyć zażalenie. Kuźwa, jak można w takim brudzie spać? No ale to w końcu Lovecraft. O, wiadomość. Latarnia nie działa. Kilka statków zgubiło się na morzu. Inne ozdabiają miejskie plaże. To jedno. A teraz w porcie pojawił się jakiś obrotny facet, co ludzi by ratowali, co się da ze statku. Pojawił się jakiś obrotny facet, co ludzi by ratowali, co się da ze statku. Nie wiem, kto to pisał. I robi na nich niezłą kasę. To nie może być przypadek. Muszę się temu przyjrzeć. Żeby tylko łatwiej było poruszać się po tym zaplątanym mieście. Rozumiem, że to do jakichś zadań będzie mi potrzebne. Alkohol i proch. Spoko. To chyba nic nie ma ciekawego. Tak, myślałem, że coś mi się zaświeciło, ale to lipa. Dobra. I wcale nie duła lipa. Nie da się wejść. Tak wychodzi, że w takie zielone drzwi się nie wchodzi, a w takie szare się wchodzi. Teoria jak na razie się potwierdza. Joki kolo. Zaraz będzie, że to jak z tym obrazem, że obraz się starzeje, a koleś się nie starzeje. Czy ja mógłbym mu zdjęcie zrobić? Po coś? Czy nie? Nie świeci się ramka. Dobra. Znaczy to na pewno będzie jakiś kwestior z tym obrazem, jestem pewien. Dobra, to już jest zamknięte. Kolejnego piętra nie stwierdzono. To idziemy na dół. Zapewne do właściciela budynku. Co to taka mgła jest? Ja tu byłem? Byłem. No dobra. Makes this place feel more like home. I miss Boston already. W sensie. Tabliczkę mi ktoś przepiął? Nie kapuję tego. The door won't budge. Dobra.
Dobra, bo pół łycinka spędzę na finally czymś. Gotta tell you though, mister. You wanna stay on here? You stop making all that noise. Fajne zęby masz, koleś. Sorry, but who are you again? You bang your head or something? I'm Victor Olmsted. I own the place. This place. The Devil's Reef Hotel. Devil's Reef Hotel. Ja hałasuję. Noise? What noise are you talking about? I expect my guests to be respectable. Moans, chanting, all that kind of thing. It stops, all right? Co ty, koleś? Got any proof it was me? It could have been one of my neighbors. I slept like a rock. I didn't hear a thing. That's exactly what a newcomer would say. Your neighbors are respectable people and would never do such a thing. Don't think your yellow-clad patron means you get away with everything. You're not exactly friendly with your guests. Aren't we the ones keeping you in business? All these newcomers after the flood, they're stark raving mad. What do you mean? You can't imagine the crazy notes and books I find after they move out. Only thing they're good for is lighting the kitchen stove. Can I have a look? I knew it. I tell you, no one sane would be interested. And you want to take a look? Well, fine. Take what you wish. My God. To trochę koleś nazbierał tego. Dobra. A co to za list? Notatka o znakach. Znaki w kształcie litery V to niebezpieczne miejsca. A jak zobaczysz znak z krzyżem i trzema K, sięgaj po broń. Jezu. No to jak kratki, to wiem, tam przedmioty są. Fajnie. Coś tu jeszcze mamy ciekawego. Kolejna notatka. Do Waltera. Niech Kai ci dopomoże, jeśli znów handlujesz tymi swoimi tanimi mieszkaniami na każdą kieszeń. Nie popełniaj tego błędu. Wiem, że jesteś na targu rybnym. Znam sporo niebezpiecznych osób, które mogą stamtąd na ciebie... Mogę stamtąd na siebie nasłać. Po coś mi widocznie ta wiadomość będzie potrzebna. Kiedyś. Dobra, zobaczmy, co tam dostaliśmy. Opowieści, korespondencja. Pognieciony list. A, to już czytałem. Dokumenty Waltera, tak? Zbyt wiele zbiegów okoliczności. Też ciszej tam. Widzimy, jak też. Dobra, koszmary. No to wszystko. Nic nowego. Teczka z aktami. Listy. Okej, porzucona kobieta, czyli to brzmi jak jakieś zadanie poboczne. Kolejne. Nad listem się widzę ten. Namiary pokazują. Lustra. Obawiam się, że ktoś mnie śledzi. Okej, szum w uszach. Zew oceanu. Jezu. To koleś zasypał mnie tymi questami pobocznymi. Zasnąłem dzisiaj na ulicy. Dobra. Aha.
Czyli to nie pokazuje mi na tacy, gdzie mam iść, tylko mi podpowiada, że skrzyżowanie Callahan z Old Church. Callahan i Old Church. I co, jak kliknę? Tak, gdzie jest Callahan? Old Church jest tutaj. A ten Callahan cały? O Boże, ta tablica się nieźle ciągnie. O człowieku. Ale i tak tu nie widzę jakiegoś... Old Charge, Callahan. Gdzie jest Callahan? Swoją drogą niezłe nazwy. Nie widzę. A skrzyżowanie Fitz o Callahan. Nie, no to i tak nie widzę. Jakiś Fitz. Co to jest Fitz? Lincoln. A, tu. W sumie niedaleko. Mogę się przejść w sumie, co? Co mi tam? Tu się jakoś sejwuje, czy coś? Zapisz. Okej. Przepiękne miasto. Co to, jakieś budki telefoniczne? A, i między budkami mogę się telepnąć? Spoko. Co my tu mamy? Widzę, że łódka jest. Można przejść suchą nogą, ewentualnie suchą stopą, jak niektórzy mówią. Get out, leave now. Nie, nie. Ja tu jeszcze zostanę. I łódeczka też tutaj jest. Dobra, czyli ja lewo, lewo, dobra. Zobaczmy, jak to się wchodzi. I popinam. No popinam, no jedziesz, płyniesz. Aha. Czyli trzeba jeszcze do przodu trzymać. No dobra. Jakiś transport gratis. Gdzie to jest? Okej, tutaj. Jak tu się parkuje? Okej, dobra. Mogę z tobą pogadać. Kobieto, byś się ubrała, a nie tutaj tyłek pokazujesz. Co ja tu mam niby znaleźć? O, świeża ośmiornica na kolację. Jakiś sejwik skoczył.
Czy ja muszę tą swoją wizję odpalić, czy co? O, tu coś jest. To chyba jak jest takie H, to chyba bezpieczne. Dzień dobry. Chyba. Kolejna gra, w której będę okradał wszystkich. No trochę. To w sumie nie jest grzyb, to chyba tylko ten. Jakieś korale. Naboje. Kuźwa, co? Ja pierdziu, co to? My God. Serio? Co to jest? Co to było? Skąd to się wzięło? Wale to, idę stąd. Ja pierdziu. Dzięki za takie niespodzianki. Ty z bronią jesteś? Jak to się broń chowa? Dobra. Idę. Kronika. Komenda. Ziemia miś. Do posiadłości chyba nie, tylko... Matko Bosko. Robel ufundował. Okej. Okay. Oznacz na mapie. Oczywiście trzeba sobie samemu znaleźć, no bo... Jak żeby inaczej. Asher, Asher. Gdzie tu jest Asher, panie? Nie mają Google Maps, tylko tak. Hubert Asher. Panie. To rozumiem, jest mój hotel. Od razu by tak daleko mnie rzucili. My God. No gdzie ta ulica? Szukaj teraz godzinę. Cool, po prostu wyczes. No raczej chyba w portowej dzielnicy to nie. Tak zakładam. Nie widzę tutaj jakiegoś Roosevelta, Lincolna. A, tu jest Asher, dobra. I Hubert, dobra. Na skrzyżowaniu Ashera. Czyli w sumie, tak jak przypuszczałem, niedaleko. Spoczko.
Dwa razy mi zaznaczyło wypad. Czyli można sobie parę naraz. Kurde, te potwory mnie denerwują. Nie jestem gotowy na walkę. A co, ja mogę z wami popłynąć gdzieś? Czy jak? Tylko wy to chyba na lewo płyniecie, nie? A ja na prawo potrzebuję. Na reluz. Wiecie panowie, ja tu pierwszy raz dopiero. Co on tutaj za ryby łowi? Koleś. Chyba starą oponę możesz wyłowić. Gdzie oni mnie ten wytegują? Niepotrzebnie wsiadałem. Kurde, jak ja bym miał tam mieszkać, to bym sobie chyba w łeb strzelił. Będzie przystanek już. Dobrze, że łódka jest. Dziękuję, dziękuję. No dobra, ale jak już tu jestem, to widzę, że chyba budka telefoniczna tutaj jest. To może skorzystam i się telepnę. Zawsze coś. Czyli jak to mówią, nie ma tego złego, sobie na dobre nie wyszło. Czy ja to mogę z buta dojść, czy raczej łódeczka mnie czeka. Piękne samochody, których ich nikt nie może używać, bo wszystko zalane. Co tu jakiś koleś? Gadasz? Gadasz, ale nic nie mówisz. Fajnie. Hey handsome, wanna have some fun? Kuźwa, aż myślałem, że chciała, żebym się z nią zabawił? Panie. Niezłe schody. Dzień dobry. Chyba kultysta jakiś. Tam widzę kolejną chyba ten... budkę telefoniczną. Widzę, że nic nie widzę tutaj, to zwiedzamy dalej. To raczej nie to. Zobaczmy, to jakiś, co, park jest.
Kurde, tam już pójdę do tej budki. Przez murek przeskoczysz, dobra. Ale tramwaje mieli? O, tutaj, dobra. Zachodnie zakrytki odkryte, dobra. Tu jest co, policja, dobra. Tutaj coś dają. A. Jakiś pomnik. Kurde. Te chaty chyba niebezpieczne budynki, nie? Ta. Już słyszę potwory, to podziękuję. Co to? Ale też jest H. Kwatera główna ekspedycji. Widać, że ktoś z buta wszedł. Mam nadzieję, że jak tu będzie jakaś walka, to będzie prosta. W końcu to jest linia fabularna. Guess I don't need the key. No co ty? Czegoś szukali. Nurkowanie jest niebezpieczne. Nurkowie cierpiący na chorobę kasonową mogą okazywać przeróżne symptomy. Ból, ograniczenia ruchowe, mdłości, wymioty. Ostre objawy mogą wstąpić w przeciągu 10 minut. Dobra, fajnie. O. Are a few damp papers all that's left of the expedition. A to ci się tak te zawęża coś. Może muszę coś odpalić? Are a few damp papers all that's left of the expedition. Okej, rozumiem. Że mam iść za tym krukiem, czy jak? Ale tu kruka nie ma. To co tutaj? No dobra, coś tu mamy do podniesienia, ale... To jest tylko proch. Mało tych poszlak. O, tu ściana. Serio? Teraz może weźmiemy spluwę. Dobra. Co to? Jakieś robaki. Zanim wejdę na górę, to sobie zwiedzę. Kurde, zanim zajdę na dół, to zwiedzę górę. O, to chciałem powiedzieć. Ale nie wiedziałem, że to są iluzje ściany. Niezła schiza. Can't say I ever saw another shell like it. A widziałeś jakąś muszalkę kiedyś?
jak się chronić. Z naszych danych wynika, że miejsca, w których odnotowano zjawiska paranormalne, zdarzają się mieć bardzo silny, wcześniej nienotowany wpływ na ludzki umysł. Okej. Czyli jak mi się w głowie coś szepta, to rozumiem, że coś mnie zaskoczy. Po cholerę oni te ryby tu trzymają. Alkohol, złom. Raporty rybaków. Nabyto próbkę dziwnej substancji, okej. Kilkoro miejscowych wspomniało skalę, która zniosła się z dna. I to co? To ta skała? These samples glitter in a weird way. I wonder where they came from. Tak. Przypuszczam, że się dowiemy niebawem. O, mapa jakaś? Map of Cape Cod. Looks like there was something here, but it's been erased. Nie. Gazetka. Wydział antropologii. Pragnie powitać w swoich szeregach nową badaczkę. To może muszę jej poszukać. Niepokoją mnie te narastające dźwięki, ale spoko. Dobra. Górę obskoczyłem, idziemy na dół. I tu się pewnie zacznie dziać magia jakaś. Częściowo spalony manifest. Następujące przedmioty należy dostarczyć. Zatoka ponura i przystani. Rury odpowietrzające. Wkurzają mnie te dźwięki. Tak jakby coś tu było. Serio? Dobrze, że koleś ma zeza. Jak to tyle kulek na to idzie, to ja tu nie wyrobię za bardzo. Nie da się ciebie zmasać? Kurde. No to był potwór, ale nie taki, co się spodziewałem. Kobieta z cyckiem na wierzchu. Czyli co, znalazłem wszystko, co miałem znaleźć? Załączmy wizję. Tylko tutaj coś widzę jeszcze. Łuski, proch, no bratu. Guess this helmet's beyond repair. A po co ci kask? No dobra. Przeczytajmy coś, bo nie wiem. Manifest ładunkowy, ale to jeszcze nic nie mam dodatkowego. To, że tak powiem, nic mi to za bardzo nie pchnęło fabuły do przodu chyba. Za
zobaczmy jeszcze tutaj. A. Czyli tak wygląda, że będziemy odtwarzać coś. Okej. Czyli rozumiem, że ktoś tu skopa coś. We don't have time to pick it. Stand back. Okej. Drop the papers. Smash the rest. Okej. Tam na dole, a na górze coś? Nic nie ma na górze? Serio? Na górę nie wchodzili nawet? To jestem rozczarowany. Okej. Zakryli ścianę. Burn it all. Make sure you get the adverts. Time to figure this out. No co to rozszyfrowywać? To rozumiem, że wbili na chatę. Potem to. Drop the papers. Smash the rest. Ci tutaj. I fatah. I ci tutaj, tak? Burn it all. Make sure you get the adverts. Several men broke into the expedition headquarters. What they didn't smash, they burned. The archives, even the newspapers. Zebrano dowód koronny, cały materiał. O, fajnie. To pobawmy się na koniec jeszcze w Pałac Umysłu. Manifest ładunkowy, spalone dokumenty. No, za bardzo nie było, co? Archiwum ekspedycji zostało zniszczone, ale nadal mam pewien trop. Opuścili miasto na pokładzie frachtowca z Zatoki Ponurej i przystani. Być może kronika ma jakieś nowe artykuły bądź ogłoszenia, czyli do gazety trzeba pewnie będzie iść. Połącz tropy, aby przeprowadzić dedukcję. No nie mam. Okej. Czyli... Kilku mężczyzn z syndromem włamało się do kwatery. Spalili. Okej. Archiwum ekspedycji. Czyli do kroniki. A na mapie wiemy, gdzie jest kronika. Tutaj kronika. Dobra. To tam się udamy w następnym odcinku. Myślę, że równie emocjonującym, co ten. Muszę wykminić jeszcze w międzyczasie, jak się z tymi potworami walczy. Bo coś się za bardzo ich ten... obawiam. No ale to pieśń przyszłości, jak to mówią. Dzięki zatem za obejrzenie tego odcinka i gorąco zapraszam niebawem na kolejne. Hej!